Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj również porwę Was na najlepsze europejskie kempingi po to, by przekonać się, czy mają już wiosnę i jak przygotowują się do tego trudnego, zbliżającego się sezonu 2021. Mam już kubek najlepszej grupy pod słońcem, kempingi w Europie. Mam piękne, pachnące kwiatki tulipanki z działki moich rodziców. Tulipanki dzisiaj oznaczają, że zajrzymy też do Holandii, na jeden z moich ulubionych kempingów położonych bardzo blisko Keukenhof. Ale nim tam zajrzymy, to przeniesiemy się nad gardę. Poprosiłam mojego przyjaciela, menadżera kempingu Europa Silvella, położonego w San Felice del Benaco nad gardą, o to, żeby powiedział do nas parę słów i żeby nam pokazał, czy nad gardą jest już pięknie zielono i słonecznie. Zobaczcie. Hi guys, hi hola, how are you? I'm Andrea, I'm the manager of Camping Europa Silvella in Lake Garda. These days the weather is really perfect. We are almost ready to open in just 1 month and we are really looking forward to seeing you here. Jak widzicie, wiosna nad gardą już jest, pięknie i słonecznie. Andrea pokazuje nam tu teraz, jak się przygotowują do sezonu. Jak widzicie, wszystko jest odmalowywane, porządkowane, przycinane, żeby było pięknie i cudnie na Wasz przyjazd. To, co ja muszę Wam powiedzieć o tym kempingu, to to, że Europa Silvella ma aż 17 różnych modeli domków. To bardzo dużo jak na taki nie największy kemping w tym rejonie. Do tego ma fantastyczną plażę z pomostem, z której jest widok na Rocca di Minerva, czyli tą taką charakterystyczną górę wystającą tam w tle. Do tego na Europa Silvella macie też bardzo sympatyczny basen i mnóstwo animacji dla dzieciaków, więc jest to jeden z naprawdę najlepszych kempingów w tym miejscu. Cudnie tam jest, uwielbiam to miejsce i to jest po prostu chyba moje miejsce na ziemi. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zawitać nad gardę. Chciałabym bardzo pokazać Wam filmik z Europy Silvelli. Zostajemy nad gardą, a co ważne, zostajemy też w San Felice del Benaco, ponieważ to jest miejscowość usiana fantastycznymi kempingami. A ja chciałam Wam teraz pokazać Fornella Camping and Wellness Family Resort. Ten kemping od lat 50. ubiegłego stulecia znajduje się w rękach jednej rodziny, rodziny Cavazza, która prowadzi go naprawdę fantastycznie. To jest kapitalny, czysty, taki zadbany i pełen kwiatów kemping. Co ma fajnego, to to, że naprzeciwko tego kempingu, który w ogóle ma dwie plaże, on ma jedną plażę, która wychodzi też na Rocca di Minerva, drugą, która bardziej jest skierowana w stronę Salò, a pomiędzy nimi jest taka wysepka, tak zwana Isola del Garda, na której stoi palazzo. I co fajne, ta wysepka również należy do właścicieli tego kempingu i w sezonie organizowane są w ogóle wycieczki z kempingu. Ta wyspa jest udostępniana przez właścicieli kempingu dla turystów i można tam sobie popłynąć i tą wysepkę pozwiedzać, także polecam Wam to bardzo. A to, co czeka Was na samym kempingu, to powie Wam właściciel tego miejsca. Zobaczcie. Hi, hola. Hello. Hello from Fornella to you and to all our Polish friends that we hope will come visit very, very soon this summer. As you see on the lake, it's a wonderful day today. We have beautiful sunshine, not a cloud in the sky, 18 degrees, not that warm, but I guess some Polish people could already swim probably. However, the important piece of news is from next week, our government has given us permission to widen up quite a few of the COVID restrictions we have. So we are very, very confident that we will open soon. The opening date is fixed now, finally, for the 20th of May, next May. And as you will see from the pictures and the videos we will send later, we are working like hell to get everything tight.
tidy, clean, ready. At the moment, I'm taking a pause. I'd like to have a coffee, but none of my reception girls is prepared to take one down here. I'm sitting on the terrace of one of our most beautiful mobile homes, directly on the lakeside, and it's all here to see. We are specifically working in these weeks on safety. We are reviewing all our safety procedures. And what I want to tell all our Polish friends is that camping on Lake Garda will be the safest option of holiday they can have if we are thinking of coronavirus. It's not nice to talk about it, but everything is fully organized, everything is operated in full safety, distances are definitely kept, and we are now installing, we will install them next week because they will arrive this week. We are installing 12 private toilets on pitches for people that would like to enjoy more privacy and a more safe situation on pitches. Everything else is perfectly organized and perfectly working. We are only missing you. We would like to see you very, very soon, and a big, big hug from Italy and from Camping Fornella that you can see behind you. Bye-bye! A my zostajemy przy tym połączeniu piękne, wysokie góry i cudna woda, ale tym razem przenosimy się do Chorwacji. Tutaj zaglądamy z naszą kamerą na Kemp Galeb. Galeb położony jest na Rivierze Makarskiej, w takim miejscu, które jest bardzo lubiane przez Polaków, mianowicie w Omisiu, na skraju tego miasteczka. Kemping nie jest duży, przez co wszędzie tutaj macie blisko. Jak widzicie, widoki są fantastyczne. Zaglądamy tutaj, jak oni tam wszystko porządkują i jak się przygotowują. Jak widzicie, wszystko jest dezynfekowane, sprzątane. W recepcji są pleksy, tak jak właściwie w każdej recepcji, do której wejdziecie w tym roku. Kemp Galeb ma fajne domki. Ja bardzo lubię ich domki, które są położone tuż przy plaży i mają jacuzzi na tarasie. Więc widoki są fajne. To, co fajnie też wiedzieć o tym kempingu, to, że Galeb ma plażę piaszczystą, co, jak wiecie, rzadko się w Chorwacji zdarza, i ma bardzo łagodne wejście do wody. Więc jeśli myślicie o jakimś kempingu, szukacie kempingu, który jest niewielki, spokojny, nie potrzebujecie jakichś wielkich atrakcji, na przykład jeśli jedziecie tylko z małym dzieckiem, to, no to dla takiego maluszka tutaj jest naprawdę fajnie. A z Chorwacji przenosimy się do Włoch. Poprosiłam moich przyjaciół z takiego niewielkiego i chyba nieznanego w Polsce kempingu, a szkoda, z kempingu Tusca Tirrenica, który położony jest nad Morzem Tyreńskim w rejonie Latium, jakieś 100 km na północ od Rzymu, żeby mi powiedzieli, czy oni już tam mają wiosnę w tym Rzymie. No i mają. Trochę chłodną, taką niespotykaną trochę. Powiedzieli mi, że majówka była dosyć chłodna. Sam kemping też jest bardzo fajny. On jest taki dla niewymagających osób. Nie ma tu jakichś wielkich rozrywek i fajerwerków. Jest niewielki basen. Jak widzicie, jest piękna plaża. Kemping, dla mnie ten kemping to jest taki typowy włoski kemping. Taka atmosfera wakacji. Tam przyjeżdżają osoby, które się znają, które od lat przyjeżdżają na ten kemping. Więc jest tutaj taka atmosfera rodzinno-przyjacielska. Bardzo miło i bardzo sympatycznie. Właściciele właściwie z każdego znają po imieniu. Więc no to taki typowy dla mnie kemping. Nie taka komercja, tylko taki bardziej friendly. No dobra, a teraz te moje cudne kwiatki, które tutaj stoją koło mnie, zwiastują, że przenosimy się z Włoch do Holandii. A w Holandii zaglądamy na kemping Koningshof, który położony jest wśród właściwie pól tulipanowych, kilka kilometrów od Keukenhof, mojego ukochanego ogrodu pełnego tulipanów. Kemping Koningshof otworzył się 20 marca i on jest czynny dla gości kempingu. Oczywiście w takim ograniczonym zakresie można korzystać z sanitariatów, jedzenie jest serwowane na razie na wynos. Co ważne, oni mają basen kryty i odkryty.
Więc skrytego nie można korzystać, ale na odkrytym już śmiałkowie tam wskakiwali do wody. Ta woda jest podgrzewana, więc tragedii nie ma. No, na zewnątrz być może ta temperatura nie sprzyja pluskaniu się w wodzie, ale z zewnętrznego basenu można korzystać, z wewnętrznego prawdopodobnie gdzieś tam dopiero pod koniec maja. Tutaj nawet organizowane już były animacje z okazji świąt wielkanocnych, z jakichś tam okazji długich weekendów. To już tutaj odbywają się animacje dla dzieciaczków. Ten kemping jest świetny właśnie dla tych osób, które po pierwsze chcą pozwiedzać Holandię na wiosnę i pooglądać sobie pola tulipanowe, które rozpościerają się po prostu w okolicy w ilości ogromnej, ale także dla osób, które lubią rowerowe wakacje, ponieważ tutaj ścieżka rowerowa biegnąca tuż przy kempingu prowadzi Was wprost do plaż Morza Północnego. Tam są kapitalne ścieżki wzdłuż wydm. Mieliśmy okazję je testować, więc polecam Wam z całego serca. Zresztą, jak i cała Holandia jest po prostu stworzona dla rowerzystów. I na koniec, słuchajcie, dzisiaj tak szybko i krótko przenosimy się na jeden z moich ulubionych hiszpańskich kempingów, a mianowicie na Sanguli Salu. Sanguli jest naprawdę kapitalnym kempingiem z wyczesanymi basenami, z przepięknymi domkami, położony na obrzeżach Tarragony, kilka kilometrów od PortAventury, więc miejscówka jest genialna. A oni nam przysłali filmik, jak przygotowują się do sezonu. Zobaczcie. Moi kochani, jak widzicie, wiosna w Europie już w pełni. Liczymy na to, że wkrótce już te wszystkie obostrzenia, które są, będą coraz mniej restrykcyjne i coraz łatwiej będzie można te granice przekraczać. Dzisiaj też pojawiła się informacja taka nieoficjalna, że już po 15 maja zostanie zniesiona kwarantanna, która w tej chwili jest obowiązkowa po przyjeździe do Włoch, że Włochy otworzą się na turystów. To, czy będą wymagane testy, czy będą wymagane szczepionki, to na razie jeszcze ciężko gdybać, ale raczej trzeba się na to nastawiać. Natomiast ja Wam tylko przypominam, że wszystkie informacje na bieżąco są aktualizowane w naszym przewodniku Bezpieczne wakacje na kempingu, w którym to jest specjalny rozdział poświęcony przekraczaniu granic i obostrzeniom w krajach Europy Południowej oraz w krajach tranzytowych, więc zachęcam Was bardzo do pobierania. To jest bezpłatny przewodnik. Macie tam oczywiście też podpowiedzi, gdzie warto pojechać i z czym warto pojechać. Jeżeli jedziecie kamperem, jeżeli jedziecie z namiotem czy z przyczepą, znajdziecie tam sporo praktycznych porad, także zachęcam, wrzucam Wam link w komentarzu do tego filmiku. A ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w takim odcinku, ponieważ jeszcze inne, kolejne kempingi obiecały mi, że mi nagrają, czy mają już wiosnę u siebie i co tam u nich słychać. Także zapraszam Was także na kolejny odcinek. Do zobaczenia.